Przytłaczająca większość szkół, placówek edukacyjnych pracuje w trybie stacjonarnym. Na 48 i prawie pół tysiąca placówek tego typu 99 i prawie 70% pracuje w trybie standardowym. Nauczyciele kontaktują się bezpośrednio z uczniami. Natomiast jest kilkadziesiąt placówek, gdzie ze względu na zagrożenie epidemiczne powiatowy inspektor sanitarny zgodził się na to, aby takie placówki, szkoły przeszły na kształcenie na odległość całkowicie. Wszyscy uczniowie. Często dotyczy to placówek przyszpitalnych, gdzie zagrożenie zdrowia uczniów chyba jest największe. Jest nieco ponad 100 placówek, w których część klas, część uczniów jest w kształceniu na odległość, kształceniu zdalnym, a pozostali uczniowie pracują w trybie stacjonarnym. Zwłaszcza ta druga liczba, to jest to kilkadziesiąt placówek, pokazuje, że tutaj dobrze funkcjonuje inspekcja sanitarna, bo nie podlega jakimś naciskom, subiektywnemu spojrzeniu, tylko prowadzi dochodzenie epidemiczne i na podstawie informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, od nauczycieli, o tym, kto kontaktował się z osobą chorą bądź podejrzewaną o zachorowanie, podejmuje decyzję o wyłączeniu części uczniów. Dzięki temu unikamy takiej sytuacji, że masowo wszystkie placówki praktycznie bez większego zagrożenia epidemicznego są wyłączane. Warto pokazać, że te placówki, które są w trybie mieszanym bądź w trybie zdalnym, to ułamek procenta wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce. Co z zasadami, co z reżimem sanitarnym w szkołach? Mówimy, że są tam płyny do dezynfekcji, obowiązek noszenia maseczek nie ma obowiązku, prawda? Tak. Czy jest to jakoś przestrzegane? Czy MEN to kontroluje? Czy sanepid to kontroluje? Czy te zasady są przestrzegane? No bo jak wiadomo, dzieci, młode dzieci trudno jest chyba upilnować na przerwie w szkole. Po pierwsze, nie masz tak wiele zasad, które są jakoś trudne do spełnienia. Pierwsza podstawowa zasada to taka, że tylko dzieci zdrowe, nauczyciele zdrowi, pracownicy zdrowi idą do pracy. Powinna być to reguła, która powinna obowiązywać nie tylko w czasie epidemii, ale także w normalnych czasach, chociażby po to, aby grypa nie rozprzestrzeniała się tak szybko, bo jeżeli pojawi się zarażony uczeń, nauczyciel, no to jest duże prawdopodobieństwo, że także inne osoby w szkole czy w zakładzie pracy także po prostu zachorują na grypę. I podobnie jest z COVID-em. I przestrzeganie tej zasady, z tego co wiemy, w szkołach jest przestrzegane rygorystycznie. Pozostałe zasady typu dezynfekcja pomieszczeń, częste mycie rąk, przy czym wyraźnie chcę podkreślić, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o dezynfekowanie płynem na bazie alkoholu wysokoprocentowego, ale po prostu mycie rąk mydłem, które jest dużo prostsze do zapewnienia i zdrowsze dla naszej skóry, dla naszych dłoni. To szczególnie jest ważne dla dzieci młodszych, bo one mają wrażliwszą skórę niż osoby dorosłe. Czy wietrzenie sal to nie są jakieś szczególnie trudne do spełnienia warunki i nie wymagają też jakichś gigantycznych nakładów finansowych. Maseczki, osłona nosa i ust w większości szkół według głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia nie jest potrzebna, zwłaszcza w klasach, bo słyszałem, że o takich szkołach, że pojawiły się pomysły, aby uczniowie przez cały okres pobytu w szkole nosili jakąś osłonę nosa i ust. Lekarze wyraźnie wskazują, że przy długotrwałym noszeniu tego typu okrycia no nie jest to zbyt zdrowe dla nas. Przypomnę, że COVID nie zlikwidował niestety innych chorób i musimy także brać pod uwagę ogólny stan zdrowia uczniów, nauczycieli, pracowników. Stąd, jeśli w ogóle mówiliśmy o osłonie nosa i ust, to wyłącznie w miejscach wspólnych, korytarze, klatki schodowe czy szatnie, ale raczej w sytuacji, kiedy jest podwyższone zagrożenie epidemiczne, a dziś Państwo pewnie wiedzą, przytłaczająca większość powiatów w Polsce ma takie umiarkowane zagrożenie epidemiczne, a tych, w których jest sytuacja groźniejsza, to zaledwie kilka na 300-kilkadziesiąt. Nie ma więc tam potrzeby noszenia maseczek i ci dyrektorzy, którzy pierwotnie planowali wprowadzenie takiego obowiązku, moim zdaniem powinni zrewidować swoje podejście i zwłaszcza jeżeli nie zrobili tego po konsultacji z Radą Rodziców. I czasami docierają do nas takie sygnały, że rodzice są zbulwersowani wprowadzeniem tego obowiązku.
Prezydent Warszawy nie zauważa, że subwencja oświatowa w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Dziś wysokość subwencji wynosi około 50 miliardów złotych, a w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, było to nieco ponad 40 miliardów, czyli mamy prawie 10-miliardową różnicę. I oczywiście na tym korzysta także Warszawa, gdzie subwencja oświatowa także jest wyraźnie wyższa niż kilka lat temu. Także choćby środki dezynfekujące, osłona nosa i ust, bezdotykowe termometry, to także pomoc rządu, chociaż jest to zadanie własne samorządów, w tym miasta stołecznego Warszawy. Mamy jednak wrażenie, że prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z zarządzaniem tak dużym miastem. Widać to zresztą nie tylko w edukacji, ale także choćby w oczyszczaniu odpadów czy wywozie nieczystości z miasta i wielu, wielu innych dziedzinach i próbuje zrzucać winę na zupełnie kogoś innego. Nie ma naszym zdaniem żadnych podstaw do tego, aby ograniczać całkowicie zajęcia pozalekcyjne, bo inwestycja w dzieci, inwestycja w edukację to inwestycja długofalowa, która przynosi pozytywne efekty. To raczej niewiele samorządów podejmuje tego typu decyzje i skoro radzą sobie finansowo w innych częściach Polski, to nie za bardzo rozumiem, dlaczego kurator Rafał Trzaskowski musi ograniczać zajęcia pozalekcyjne, a jednocześnie na przykład chce wydawać pieniądze na takie przedsięwzięcia, nazwijmy to kulturalne, jak parada klaunów w epoce COVID-u. No być może to określenie parada klaunów akurat dobrze pasuje do pana prezydenta.